Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was w kolejnym filmie i dzisiaj niestety jedno jest pewne. Nie mogę wam obiecać, że będzie krótko. Zapraszam na film. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak możecie wyczytać w tytule, dzisiaj będziemy robili unboxing. Rzecz, która z jednej strony, jak na przykład wedle wzoru do naśladowania kolegi Patryka z kanału Woodflow, który mówi, że nie lubi chwalić się nowymi urządzeniami, a lubi pokazać je dopiero po jakimś czasie użytkowania, i bardzo szanuję i zgadzam się z tym, że na pewno czy sprzęt się sprawdza, czy nie sprawdza, możemy powiedzieć dopiero po jakimś czasie. Natomiast ta magia otwierania i poznawania nowego urządzenia jak najbardziej jest również pewnym dreszczykiem emocji. I dzisiaj będziemy otwierać stół serce system. Paczka stoi poza kadrem na chwilę obecną, za chwilę ją położę na stół i będziemy otwierać. Przyznam szczerze, że sam osobiście nie wiem, co w środku jest. Pamiętam, że czytałem, co jest w zestawie, ale już nie do końca pamiętam, także otworzymy, zobaczymy, podziałamy, pooglądamy, jak odpakowuje się stół RC System. I teraz taki przerywnik, bo mam nadzieję, że jeszcze wszyscy jesteście przed obiektywami i oglądacie ten film wnikliwie i czekacie na akcję, a teraz z tego miejsca chciałbym was zaprosić na targi, które już w nadchodzącym tygodniu, od wtorku do piątku, 4 dni, 3 dni, targi Drema w Poznaniu, w halach Expo, zaraz przy dworcu. Znajdziecie tam właśnie m.in. RC System na stoisku narzędzioholików. Szukajcie hali numer 3, stoiska narzędzioholików, i tam znajdziecie właśnie RC System. Paczka nie jest mała! Serio, i to już nie na potrzeby filmów, ona jest naprawdę ciężka. Ciężka i duża, więc ja ją rozdziewiczam. Jak to się otwiera? Największa wtopa to będzie, jak się okaże, że otworzyłem to do góry nogami. Chyba dobrą stronę. Chyba trafiłem. O, jest pierwszy gadżet. To nie gadżet, ale to jest, proszę państwa, listwa. Mały stop. Jeżeli ktoś z was jest na forum RC System, na pewno wie, że niektórzy użytkownicy zgłaszali niestety pewne uszkodzenia, które zdarzały się po transporcie. Dlatego nie dziwcie się, że tej folii tutaj jest tyle. To niestety jest dla zabezpieczenia sprzętu, który właśnie do was dotarł i który właśnie kupiliście i którego na pewno nie chcielibyście odpakować po prostu pogiętego. Rura do odciągu. Długie piny, krótkie piny, blaszki i śrubokręt, wichy 2,5 mm. W zestawie znajdziecie również statyw na odciąg. Zaraz będziemy to wszystko składać. Na razie ja to wyciągam i cieszę się każdą rzeczą. Przystawki do sztorców. Przystawka do odmierzania w sztorcach. No. Dostawka do długich elementów. Wiertarka numer 1. Wiertarka numer 2. Przystawka do sztorców. Przystawka do sztorców numer 2. I pachnąca guma.
No dobrze, to teraz krótkie podsumowanie. Wszystko zostało odpakowane. Cała zawartość paki wielkiego kartonu została już wyjęta. I teraz podsumowując, co my dostajemy właśnie w tej parce. Po pierwsze, to co widzieliście na pierwszym miejscu, rura do odsysania, tą, którą podpinamy do w zależności którego pozycjonera. I to jest stół z dwoma pozycjonerami, które tutaj się właśnie poruszają. Jednego sobie zablokowałem, ale tu mamy dwa pozycjonery. Dostajemy listwę. To jest listwa do krótkich formatek. Dlaczego jest tutaj ta listwa do krótkich formatek? Jak zerkniecie, stół jest wyposażony tutaj w takie piny. Tu jeden na końcu i jeden na początku. Jak używam tej listwy i mam wyciągnięte te dwa piny, to mogę sobie ją oprzeć i w przypadku formatek, na przykład takiej krótkiej formatki, mogę sobie wypozycjonować kąt prosty właśnie przy pomocy tej listwy. Gdyż gdyby tej listwy nie było, to w tym momencie opieram się tylko o jeden pin. Oczywiście mamy jeszcze piny, które są tutaj na końcu, o których będziemy mowa za chwilę, ale po to to tutaj jest. Powiedziałem już o stole, o pozycjonerach, o listwie. Jest jeszcze dodatkowa listwa. Listwa, która się nazywa, jest nazywana listwą do wiercenia podpórek. Gdzie się ją zakłada? Tą listwę zakładamy w miejsce przystawek do sztorców, tutaj z tej drugiej strony. Ona jest zakładana i wtedy ona ma tutaj piny, które są w osi wrzeciona i wykorzystujemy to do wiercenia podpórek. Jak? To kiedyś zobaczycie. Co jeszcze mamy na wyposażeniu stołu? Na wyposażeniu stołu znajdują się dwie przystawki do wiercenia w sztorcach. Przystawki do wiercenia w sztorcach są lustrzanym odbiciem. Po to, żeby wyloty pewnie były z jednej i z drugiej strony, żeby one się ze sobą nie stykały. A z tego co widzę, wyloty zostały wykonane tutaj akurat w tych pozycjonerach z rurek miedzianych. No cóż. Potrzeba matką wynalazków, jeżeli sprawdza się w tym miejscu kolanko miedziane, to dlaczego nie, prawda? I co jeszcze jest na wyposażeniu? A, cała zawartość szufladki jest na wyposażeniu stołu, a w tej szufladce mamy piny zerówki, plus pół, plus jeden, plus półtora, plus dwa. I teraz, jak już jesteśmy przy tych pinach, to dlaczego one mają tutaj plus 1, plus 2? One są przeznaczone do tych otworów. I tutaj, jak ktoś z Was zna pozycjoner, to zna podobne otwory. Tylko tutaj te otwory działają w troszkę inny sposób. Mianowicie, one działają tak. Tu mamy te czerwone piny. I teraz tak, używając 9,5 i czerwonego pina, ja w momencie, kiedy dosuwam formatkę właśnie do tych pinów, jestem zbazowany tak, żeby osie wrzecion znajdowały się dokładnie 9,5 mm od tej krawędzi. Natomiast możemy to wykonać jeszcze w drugi sposób, bo wydaje mi się, bo jedna ważna rzecz, to jest stół w wersji drugiej. Tutaj są dodatkowo takie otwory 9,9,5. Więc jak wykorzystam piny i włożę je tutaj w 9,5, to jak zerkniecie w to miejsce, nie wiem czy to będzie dobrze widać akurat na tym, to widać tu, że te piny dolegają idealnie do formatki, tak samo jak ten pin. Także de facto możemy się w dwojaki sposób tutaj zbazować. Z tego co mi się wydaje, to te piny są pozostałością ze stołu wersji pierwszej, bo tam w ten sposób bazowaliśmy się od przedniej krawędzi formatki naszej, w której wierciliśmy. Wracając do szufladki, w szufladce mamy dwa krótkie piny, dwa piny ostre,
Po co są piny ostre? Piny ostre służą do tego, żeby na przykład pozycjonować się na kreskę. Czyli jeżeli chcemy wykonać otwór w jakiejś tam odległości wedle pinów, które mamy tutaj otworów przygotowanych, no to właśnie możemy sobie wrzucić takiego pina i jak będziemy mieli narysowaną kreskę, po prostu tym ostrym pinem do tego miejsca dojechać. Co jeszcze? Miejsce na wkrętak. Wkrętak akurat tutaj z wichy. SW. Tak, jest, jak on się tu ładnie nazywa, 2,5 na 100. On ma taką, jest dość gruby, ale końcóweczkę ma 2,5 mm. Jest to oczywiście do wrzecion w wiertarce. No i tutaj jeszcze mamy blaszki. Te blaszki służą nam do unoszenia w górę i w dół przystawek do sztorców. Gdyż po założeniu przystawek do sztorców bezpośrednio na pozycjoner, na listwie tam, wiercimy chyba na odległość 6 mm, więc jeżeli chcemy się podnieść od płaszczyzny stołu z otworami w górę, czyli na przykład wiercić to na 9 mm, no to musimy włożyć dwie półtorówki. Jeżeli chcemy wiercić na 9,5, to musimy wrzucić 2,5. To będzie 3,5. To jest patent znany z pozycjonera numer 1. Tam też były takie blaszki. Też pozycjonowało się przystawkę do sztorców przy pomocy właśnie takich blaszek. I jeszcze na wyposażeniu stołów to, co dostajecie, to są dwie wiertarki RC System. Takie, które znacie z pozycjonerów bardzo dobrze. Także tyle. Teraz taka istotna rzecz. Stół w wersji. A, jedna rzecz jeszcze. To jest jeszcze ten statyw tutaj na kable, na to, żeby przełożyć kable do wiertarek i właśnie ten wąż do odsysania. Jest właśnie tutaj taki dodatkowy statyw, który się tutaj montuje. Można go sobie włożyć i wyjąć. I on tutaj, jak nas przeszkadza, a myślę, że nie będzie przeszkadzał, to tutaj jest. Dobra, wracając do tej rzeczy, którą chciałem zrobić przed chwilą, czyli różnicy pomiędzy stołem pierwszym a drugim. Nie pracowałem na stole numer pierwszym, numer jeden, na modelu pierwszym. Bardzo dobrze się jemu przyglądałem i analizowałem. Nie pracowałem jeszcze do tej pory na stole numer dwa, oprócz paru tam okazji, które miałem na targach. No, teraz się to oczywiście zmieni, więc gdzieś mogę się jeszcze tutaj rypnąć, opowiadając wam, jak to jest z tym stołem. Ale jest to wersja druga i jest ona zmieniona, ponieważ tutaj mamy poszerzoną wersję, przestrzeń roboczą. O ile się nie mylę, w wersji numer 1 było to 640 mm. Tutaj tych milimetrów mamy 670 prawie. 667 mm wchodzi formatka na szerokość. Sam stół roboczy, tak powiedzmy już od tego pina, to jest 45 cm, ale jak widzieliście przy otwieraniu, do stołu dostajemy jeszcze taki sprzęcior. I ten sprzęcior to jest właśnie dostawka, która jest w wysokości naszego stołu roboczego do pracy z większymi formatkami. Tak, on został przygotowany właśnie w taki sposób. Tutaj mamy też chyba po prostu płytę egerowską. Tak mi się wydaje, że egorowska. Będzie płyta wiórowa. Nie jest to chyba sklejka, tylko laminowana płyta 18 mm i takie coś dostajemy. Myślę, że filmów na moim kanale, kiedy będę pracował na tym stole, będzie jeszcze niemało, aczkolwiek dzisiaj chciałbym tak mniej więcej powiedzieć, jak się z tym sprzętem właśnie pracuje. Wczoraj po odpakowaniu stołu musiałem chwilę czasu poświęcić na to, żeby rozkminić sobie wszystkie rzeczy, które w tym stole się znajdują. Niejednokrotnie przyglądałem się temu, jak to wygląda na targach, jak to działa Marcin z kanału MG Meble, jak działa Rysio z kanału Meble Ryszard, czyli koledzy po fachu z RC System. Ale właśnie, co innego patrzeć, jak ktoś pracuje, co innego stanąć przy tym stole i pracować samemu. Ale
ponieważ dużo pracowałem na pozycjonerze. Filozofia jest bardzo podobna, ale przyjrzyjmy się temu w ten sposób. Teraz tak, pozycjonery poruszają się nam tutaj po takich prowadnicach. Mogą zostać zamontowane w dowolnym miejscu. Możemy sobie je ustawić metrycznie, czyli mamy tutaj dwa zera. Te dwa zera wskazują nam od tej krawędzi, czyli jeżeli ja bym się zbazował właśnie używając na przykład tych dwóch czerwonych pinów wrzuconych na 9,5 i używając listwy do krótkich formatek, wyciągnę sobie ten pin, jestem w chwili obecnej 20 mm od najniższej, najniższej powiedzmy pozycji naszego pozycjonera, tego tutaj prawego. Mam tutaj 20 mm i w pozycjonerze mamy tutaj taką blokadę. Ta blokada jest dwustopniowa. Ta płaszczyzna pokazuje nam, że jest to 0 pozycjonera, a do naszego wrzeciola mamy 37 mm do pierwszego i do drugiego kolejne 32 mm. 32 mm są tutaj od pina. Ale możemy się też przesunąć o kolejne 20 mm i tutaj do tego służy to kółeczko. Więc jeżeli ja ustawię sobie mój pozycjoner do tego kółeczka, do listwy, to w tym momencie początek pozycjonera znajduje się na początku mojej formatki. I w chwili obecnej otwory, które bym wiercił tutaj, byłyby odsunięte od krawędzi 9,5 mm i pierwszy otwór 37, kolejny 32 ze względu właśnie na tą bazę. Te 20 mm przesunięcie wynika z tego, że ta listwa aluminiowa ma po prostu 20 mm szerokości. I teraz możemy też drugim pozycjonerem dojechać sobie do drugiej krawędzi i zrobić 37 mm od boku. Tak? I teraz nawet jakbyśmy wiercili na lewo i na prawo, raz możemy się bazować krawędzią do tej strony, z drugiej strony krawędzią do drugiej strony. I zawsze będziemy mieli te 37 mm do pierwszego otworu do przedniej krawędzi. A jak wiemy, formatki po otrzymaniu z hurtowni czasami są niestety, wymiary gdzieś tam potrafią uciec, zwłaszcza w tych formatkach, które są oklejane. Co dalej? W przeciwieństwie do pozycjonera, w przypadku pracy na stole, musimy dość dużą wagę przykładać do głębokości wiercenia, gdyż azalisz w tym miejscu, gdzie przechodzą wiertła przez naszą formatkę, nie ma już miejsca na wiertło, więc to wiertło musi przejść o tyle, o ile. W tym miejscu jest drobna HDF-ka wklejona, zawsze ją można wymienić, ale trzeba po prostu uważać na te wiertła, zwłaszcza przelotowe, a że najczęściej przelotowo wierci się tutaj 3 mm, to trzeba na to zwracać uwagę. Prawda, wielkich otworów się tam nie wywierci, ale jest takie coś. Miejsc na piny są 4, mamy jedno, drugie, tu jakbym przesunął, byłoby trzecie, i tam wiadomo, jest czwarte. Myślę, że wymądrzenia się na dzisiaj wystarczy. Ja muszę sobie troszkę poprzepracować z tym stołem i do tego wykorzystamy mój pierwszy projekt, bo muszę wykonać sobie takie dwie szafki wiszące i muszę je powiesić, i tym właśnie to będzie pierwszy projekt, jaki wykonam na tym stole. Także będzie okazja do tego, żeby razem to zrobić, razem popracować, razem powiercić, a Wy będziecie mogli to ocenić i obejrzeć. Dobra, ja chyba mniej więcej wszystko powiedziałem. Oczywiście stół, tak samo jak pozycjoner, może być wykorzystany do odwiercenia ogromnej ilości okuć. I oczywiście wielowrzecionówka, do której często gęsto jest porównywany ten produkt, jest całkowicie innym produktem, tak? Nie ma co się czarować. Tutaj mamy dwie wiertarki, które pracują z dwoma wrzecionami, aczkolwiek efekt, który osiągniemy tutaj na stole RC System, jest, można powiedzieć, zdecydowanie lepszy, ponieważ przezbrajanie tej wiertarki jest zdecydowanie szybsze, płynniejsze. Nie mówię tego jeszcze bazując na własnym doświadczeniu, aczkolwiek moje doświadczenie wynika z pracy z pozycjonerem RC System,
I stół jest tylko jego taką dokładką, rozbudową. Tak bym to chyba nazwał. Co ja dzisiaj chciałem jeszcze wam powiedzieć? A, mówiłem o tych okuciach. Oczywiście możecie znaleźć różne filmy, ale na pewno stół RC System można wykorzystać do odwiertu pod zawiasy. Można wykorzystać pod odwierty pod półki. Jest to narzędzie, które znakomicie sprawdza się również w odwiercie pod prowadnicę. Chcąc korzystać z eurowkrętów, jest to naprawdę super rozwiązanie. Ja w tej wersji jeszcze nie mam. Te listwy do mnie dojadą, gdyż Azalisz podobno na chwilę obecną nie ma ich dostępnych. Tutaj można zamontować do stołu jeszcze dodatkowe listwy metryczne ze zderzakami i tam są trzy zderzaki, więc wykorzystując te trzy zderzaki możemy sobie odmierzyć trzy odległości naszych prowadnic i spokojnie w boku również odwiercić przy pomocy właśnie stołu. O wiertarkach powiedziałem, o przystawkach powiedziałem, o tamtym powiedziałem, o szufladce powiedziałem. Chyba powiedziałem o wszystkim, więc na koniec chciałbym podziękować za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć wam, czym jest RC System oraz jak odpakować swój własny stół. Stół w wersji drugiej. Więcej wiadomości na temat tego stołu znajdziecie na stronie www.rcsystem.pl. Linka zamieszczę wam oczywiście w opisie na dole pod filmem. Co dalej? Jak na wstępie powiedziałem, już w tym tygodniu, od wtorku do piątku, targi Drema w Poznaniu. Zapraszam was tam na stoisko narzędzioholików, gdzie właśnie firma RC System będzie się prezentować. Będzie tam Maciek, który będzie was oprowadzał i pokazywał. Będę tam również ja, więc jak chcecie mnie tam spotkać na Dremie, to zapraszam. Będę w większości czasu na stoisku RC System, aczkolwiek będę chciał się trochę pokręcić. Z tego co wiem, to na paru stoiskach pojawią się też inni koledzy, można powiedzieć, po fachu z innych kanałów YouTube'owych, więc też chcę się z nimi spotkać, a przynajmniej z tymi, których już znam, albo poznać tych nowych osobiście, bo twarze oczywiście znamy i co niedzielę praktycznie z większością z tych kolegów się spotykamy na ekranie. Znaczy ja ich spotykam, oni mnie niekoniecznie, aczkolwiek muszą czytać moje komentarze pod ich filmami. Dobra, a po więcej zapraszam was do subskrypcji kanału, bo na pewno będziemy pracować i robić nowe projekty już na stole. Ktoś się pytał i ktoś się śmiał. Tak, tak, taki duży stół, a jak ty to postawisz na tym swoim małym stoliku? Pasuje jak ulał. Stopki są akurat trochę węższe niż sam stół. Stoi to idealnie na moim stole roboczym. Muszę się tu przeorganizować, w końcu zrobić sobie mój pomocnik, którego też prawdopodobnie zrealizuję film i pokażę wam, jak mój pomocnik, żeby pozbyć się tego całego bałaganu tutaj, będę robił to taki na kołach jeżdżący. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi myślami. Do następnego albo do zobaczenia w Poznaniu. Cześć!